Hejka, z tej strony Lekosia, bardzo miło mi Was powitać w kolejnym EKZ-cie. Tym razem będzie to edycja obozowa, ponieważ ten EKZ będzie opowiadał o pionierce. Zapraszam! Właśnie się zorientowałam, że siedzę w taki fortunno-niefortunny sposób, ponieważ jestem dobrze oświetlona z naturalnym światłem, ale całe okna mi się odbijają w okularach. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, bo nie do końca wiem, jak inaczej usiąść. A tymczasem przechodzimy już do odcinka. Czym jest pionierka? Może zaczniemy od tego, że pionierka to nie tylko stopień harcerski, który istnieje w ZHP. Pionierka to też jest taki osobnie wydzielony czas na obozie harcerskim, na samym jego początku, tuż po przyjechaniu. Zazwyczaj trwa on 3 do 5 dni, nie przekracza on najczęściej tych 5, aczkolwiek no to wszystko zależy od osób budujących. I właśnie tak jak mówię, pionierka to jest ten czas, kiedy każdy buduje. Co buduje? Całe wyposażenie namiotu tak naprawdę. Poczynając od łóżek, jeżeli wasz obóz nie gwarantuje wam łóżek polowych, tak zwanych kanadyjek, wtedy musicie sobie zbudować sami łóżko. Poza łóżkiem znajdują się tam też szafki, stoliczki, krzesełka, menażniki, tego typu wszystkie rzeczy, które po prostu ułatwią wam funkcjonowanie na obozie przez najbliższe 2 do 4 tygodni. No i właśnie, najczęściej taka pionierka odbywa się w zastępach, budujemy wyposażenie do namiotów, do których jesteśmy przydzieleni z grupą ludzi. Najczęściej są to zastępy, czasem są to namioty mieszane. No ale najważniejszy cel, zbudować sobie dom na najbliższy cały obóz. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Film będzie podzielony na parę części, zapraszam Was teraz do pierwszej, czyli do wymiarów. I zacznę od tego, że się przyznam, nigdy nie spałam w NS-ie. Nigdy nie spałam w NS-ie. Wszystkie moje obozy, a było ich 10, plus 2 takie dojechania na obóz, odwiedzenie znajomych, nie bycie na całym obozie. Więc w trakcie tych 12 okazji spania w dużych namiotach spałam tylko w wojskowych dychach. No i bierzemy się za rozmiary wojskowej dychy. Wojskowa dycha ma 4 na 5. No i przy środkowym maszcie ma 2,6 metra, a przy zapałkach ma 1,6 m. Czyli 260 i 160 cm wysokości. NS-y natomiast mają 4,6 na 5 albo 6,1 w zależności od namiotu. No i w najwyższym punkcie mają 2,1 metra, czyli są troszkę niższe niż wojskowa dycha. Aczkolwiek z tego, co się zorientowałam, panowie z ZHR-u wychodzą chyba z założenia, iż spanie w wojskowej dyszce jest gorsze od spania w NS-ach, ponieważ większość osób, chłopców, z którymi rozmawiałam na temat tego, który namiot wolą, wyraźnie wskazywało na NS-a i mówili, że wolą NS-a, bo jest z jakiejś przyczyny wygodniejszy. Jeżeli wiecie, dlaczego NS jest wygodniejszy od wojskowej dychy, napiszcie mi to w komentarzu, bo osobiście chcę się dowiedzieć, chcę wiedzieć, bo nigdy żadnego powodu nie usłyszałam. Słyszałam tylko całe mnóstwo narzekania na dyszki i wychwalanie pod niebiosa NS-a z jakiejś przyczyny. Tak więc mamy już wymiary namiotów, mniejszych wymiarów nie podaję, ponieważ zakładam, że raczej nie będziecie spali w mniejszych namiotach zastępem. I teraz podamy sobie rozmiar materaca. Materac ma 70 na 1,90 m, aczkolwiek prycze zawsze budujemy na 70 na 2. I zaraz o tym porozmawiamy, jak budować prycze. Ponieważ zanim przejdziemy do budowania pryczy, chciałabym Wam powiedzieć, że takie materace są zapewniane przez obóz i raczej każdy z Was dostanie taki materac na łóżko. Bo poza tym, że sobie zbudujecie ramę drewnianą do łóżeczka, to łóżko będzie w środku wyplecione linką i na tą linkę kładzie się materac. I dopiero na materac kładziemy prześcieradło, pod prześcieradło niektórzy dają jeszcze karimatę i dopiero na to dajemy śpiwór i koc. Jak już zapisaliśmy sobie wszystkie wymiary i wiemy, co, jaki ma wymiar i jakiej wielkości będzie, teraz przechodzimy do niezbędnego wyposażenia. Niezbędnym wyposażeniem namiotu są oczywiście łóżka i półki.
Poza tymi dwiema rzeczami warto mieć jeszcze w namiocie tak zwany combine, czyli szafkę na plecaki. Od mojego drugiego obozu przybiera formę kołków, na których się wieszało plecak. A wcześniej moja zastępowa pokazała mi, że kombajn to może być półka, która jest wypleciona po prostu rzadziej linką i na tym się kładzie wszystkie plecaki, aczkolwiek ja osobiście preferuję wieszaczek. Poza kombajnem przydałaby się półka na buty, która jest nazywana w różnoraki sposób w zależności od rejonu harcerkowania. Spotkałam się z takimi określeniami jak jamnik, krokodylek, deskorolka albo po prostu stojak na buty. Aczkolwiek nie wiem, stojak brzmi dziwnie, ponieważ to najczęściej jest deska, pod którą są dwie żerdzie i to faktycznie wygląda jak deskorolka i w moim środowisku na to się mówi o deskorolka. No. I ostatnia rzecz to jest menażnik. Menażnik to, jak sama nazwa wskazuje, jest to przestrzeń na menażki, na kubeczki, miseczki, talerzyki, wszystko co służy do jedzenia, tam też przechowuje się niezbędniki. I co? Na menażniku zawsze musi być porządek i zawsze na nim muszą być czyste, umyte, wyszorowane menażki. No i tym sposobem przechodzimy do dalszej części materiału. Jest to część trzecia i nazywa się ona planowanie. I dokładnie zanim pojedziecie na obóz i będziecie już na miejscu, radzę wam zaplanować wcześniej pionierkę, bo jak się tego nie zrobi, to można się łatwo pogubić w trakcie budowania i nie daj Boże wyjdzie wam jedną półkę za dużo, a jedno łóżko za mało. Więc żeby takich sytuacji skrajnych nie było, teraz wam pokażę różne przykładowe projekty w zależności od ilości osób w namiocie. Przede wszystkim zacznę od prostego projektu, gdzie dwa piętrowe łóżka będą się znajdowały po prawej i po lewej stronie namiotu, w jego tylnej części, a między łóżkami będzie półka. Będzie półka składająca się z czterech półek, szuflad, ponieważ jest to pionierka na cztery osoby. Poza tymi czterema półkami, w nogach łóżek będą się znajdowały jeszcze dwie dodatkowe szafeczki, które będą szafeczkami, gdzie dwie najniższe półki będą wybite deskami, a dwie najwyższe będą wyplecione, czyli będzie można tam położyć jakieś ubrania, nieubrania. Docelowo powiedziałabym, że jest to półka na mundur. Tym samym sposobem cztery osoby mają każda dla siebie półeczkę na mundur plus jedną przestrzeń taką szafkową do wyłożenia swoich ubrań. Oraz menażnik na przedzie namiotu w środku. Ja nie jestem fanką trzymania menażek poza namiotem, chociaż wiele osób mówi, że właśnie menażki powinno się trzymać poza namiotem. Za półkami będą cztery wieszaczki na plecaki, czyli będzie to ten przysłowiowy kombajn, a jamniczek będzie znajdował się pod jednym i pod drugim piętrowym łóżkiem, ponieważ jamniki najczęściej leżą po prostu na ziemi. Teraz pionierka na zastęp sześcioosobowy, to co wam teraz pokażę. Jest to pionierka składająca się z trzech piętrowych łóżek ułożonych w kształcie podkowy w tylnej części namiotu. Od przodu natomiast robimy dwie szafki, które są rozmiaru łóżek dodatkowych, czyli robimy nic innego jak stawiamy olbrzymie dwie szafy, które są rozmiaru łóżek, tylko zamiast wybijać dwie ramy do łóżek na wysokości sąsiedniego łóżka piętrowego, wybijamy jeszcze dodatkowe cztery ramy i dwie najwyższe półki wyplatamy, dwie niższe wybijamy. Informacja ode mnie. Nie powinno się kłaść na szafkach wybitych deskami rzeczy oddających wilgoć, czyli na przykład ręczników albo ubrań też, ponieważ kiedyś popełniłyśmy ten błąd razem z zastępem, ja jeszcze wtedy byłam szeregową, moja zastępowa zadecydowała, że woli wybić wszystkie półki i tym sposobem po półtorej tygodnia półki nam spleśniały i to od tyłu, przez co my nie wiedziałyśmy na początku i dopiero po półtorej tygodnia, jak zobaczyłyśmy tego ogromnego czarnego grzyba z tyłu szafki, uznałyśmy, że to jest przegięcie i my wybijamy te półki i wyplatamy je. No i przez to straciłyśmy jedną przerwę poobiednią, ponieważ musiałyśmy wybić półki, wywalić deski i wypleść od nowa całą szafeczkę. I teraz namiot na 8 osób.
Na 8 osób zrobimy tutaj dziką kombinację meblową i zaraz Wam wszystko wytłumaczę, jak to działa. Zaczynamy od umieszczenia pojedynczych niskich łóżek w tylnej części namiotu, skierowanych głową do tylniej poły. Tam jest pojedyncze łóżko, przypominam. Pomiędzy zostaje wolna przestrzeń, niech zostanie. Teraz nad tymi pojedynczymi łóżkami stawiamy z przeciwległej strony łóżko, które nad głowami uczestników, uczestniczek połączy się ze sobą i stworzy jedno podwójne wysokie łóżko. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Pomiędzy tymi pojedynczymi dolnymi łóżkami stawiamy jeszcze jedno, przez co cała konstrukcja zamyka nam się w kształt podkowy, wszystko jest git. Tym sposobem mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć łóżek. W nogach jednego z łóżek stawiamy łóżko piętrowe. I na tym piętrowym łóżku będą spały dwie osoby. Tym sposobem mamy już sypialnię na 7 osób. I teraz dostawiamy jednopiętrowe łóżko bez dolnych pięter. I tym sposobem mamy 8 łóżko na górze, a pod 8 łóżkiem robimy 5 półek. Tym sposobem mamy szafkę. Jeżeli potrzebujemy więcej przestrzeni półkowej, że tak to nazwę, to robimy podobną pionierkę, czyli stawiamy dwa łóżka pojedyncze, które znajdują się w tylnej części namiotu, skierowane głową do tylnej poły, i pomiędzy stawiamy jedno pojedyncze łóżko i przez to robimy podkowę. Nad tą podkową robimy tak zwanego szeregowca. Jest to szereg z 4 łóżek ułożonych ponad tymi 3 łóżkami. Tym sposobem mamy już 7 łóżek. W miejscu, gdzie wcześniej postawiłam jednopiętrowe łóżko, stawiamy jedno wysokie łóżko. A pod tym wysokim łóżkiem robimy 4 półki. I po drugiej stronie, gdzie wcześniej było jedno pojedyncze wysokie łóżko, robimy po prostu szafkę. Dobra, po projektowaniu mamy część czwartą, czyli będzie to budowa. Dlaczego potrzebne były nam projekty? Przede wszystkim dlatego, żeby w jakikolwiek sposób zobrazować sobie, jak będzie wyglądała nasza pionierka, ale również po to, żeby wiedzieć, ile pionów wykopać. Piony to nic innego jak nogi od łóżek, szafek, wszystkiego, co wchodzi w ziemię. Ponieważ to będzie trzymać całą naszą konstrukcję pionierkową. Po przyjechaniu na obóz zaczynamy oczywiście od odmierzenia, gdzie która dziura będzie. I uwaga, kiedy wymierzamy łóżka, nie mierzymy od miarki, tylko kładziemy na ziemi materac i od tego materaca w rogach zaznaczamy, że tam kopiemy dziurę. Nie potrzebujemy robić tego miarką, wystarczy położyć materac i od rogów materaca, jak już powiedziałam, nie robimy tego z miarką. Po tym, jak już wyznaczymy sobie dołeczki, zajmujemy się kopaniem dołkami. Dołki kopie się sondą albo świdrem, jak zwał, tak zwał. Niektórzy mówią na to kret. I jak już wykopiemy dołek, to idziemy z miareczką, odmierzamy odpowiednią ilość żertki i dopiero tniemy. Jak już utniemy sobie ten pion, wiemy, że ma odpowiednią długość. Pamiętajcie o tym, że poza wysokością łóżka musicie uwzględnić głębokość dołu, czyli jeżeli łóżko ma mieć 2 metry wysokości, to pamiętajcie o tym, żeby dodać te 70 cm dołka na przykład. Chociaż 70 to jest często dużo, 50 wystarczy, tak mi się wydaje. Mówię o tym, że zazwyczaj 50 cm wystarczy, bo 70 to za dużo. Mówię tak dlatego, że ja kiedyś wkopałam swoją pionierkę na 70 cm. I później woda podeszła w jeziorze i nasze obozowisko, co prawda, nie było zalane, ale było 2 metry od jeziora, więc gleba, w której stała nasza pionierka, też zrobiła się mokra i nasze żerdzie zassało do podłoża. I mogę Wam powiedzieć, że jak chciałam te żerdki wyjąć potem z ziemi, to jak się je brało i przesuwało podczas depionierki, czyli zakończenia obozu, kiedy trzeba wszystko rozwalić, jak się ruszało tą żerdzią, to ona wydawała bardzo podejrzany dźwięk takiego... Więc
cudowne doświadczenie. Nie wkopujcie pionierki głębiej niż 50 cm, bo to się nie opyla po prostu. I dopiero jak włożycie odpowiedniej długości żerć do dołka, to zasypujecie ten dołek z żerdką w środku, a następnie ubijacie albo wbijacie do środka kliny, żeby wam się ten cała konstrukcja nie majtała. I dopiero jak już mamy wszystkie piony, zaczynamy odmierzać poziomy, czyli wszystkie obwódki łóżka, wszystkie elementy szafek i tak dalej, to wszystko bierzemy, odmierzamy, tniemy, później ciosamy. Ciosanie to jest to, co widzicie teraz na ekranie, chłopcy i dziewczęta trzymają żerdkę wysoko i poniżej próbują ją ogolić jakby siekierą z wystających elementów. Między innymi po to, żeby te elementy nie zahaczyły nam na przykład o rajstopy czy o spodnie, żeby się nie rozdarły, ale też one potrafią zranić, więc tak, żeby było bezpieczniej, to wszystko trzeba ociosać. Po ociosaniu robimy zacios. Zacios to jest zrobienie takiego charakterystycznego schodka w żerdce, żeby żerdka była trochę węższa i łatwiej się ją przybijało do naszego pionu. I dopiero później przybijamy całość w odpowiednie miejsce. Z ważniejszych rzeczy to jest prawidłowe umiejscowienie łóżka. Jeżeli zastanawiacie się, jak wysoko powinno być łóżko nad ziemią, to zróbcie sobie w powietrzu przykuc, tak jakbyście siadali na łóżku i mniej więcej na wysokości waszej pupy powinna znajdować się prycz. Jest to najczęściej zazwyczaj 50 cm, nie niżej, ponieważ łóżko się po czasie korzystania troszkę zapada i żeby tyłek nam nie szorował po piachu, to powinno to być około 50 cm i zazwyczaj nie wyżej, chyba że użytkownicy namiotu są wysocy, no to wtedy oczywiście może być 60, a drugie łóżko jest na wysokości takiej, że jak ktoś sobie siedzi, to odmierzacie wysokość od głowy do pupy i dodajecie 10 cm, żeby można było sobie usiąść na dolnej pryczy, na brzegu łóżka i na spokojnie sobie coś porabiać w wolnym czasie, żeby nie trzeba było siedzieć w takiej pozycji. I pamiętajcie o tym, że pionierkę można postawić. Stawiana pionierka to żadna inna niż po prostu odmierzenie wszystkiego tak jak trzeba, a następnie zbudowanie jej tak, że nie kopiecie dołków, tylko ona się trzyma na swoich przekątnych, na liniach prostych i zazwyczaj to działa, aczkolwiek jak bardzo młode zastępy się za to biorą i nie mówię tutaj o wieku, tylko o istnieniu zastępu, to najczęściej ta pionierka z takiej kończy się na takiej, czyli ona się po prostu przesuwa, więc trzeba uważać budując stawianą pionierkę. I ja tutaj spytałam się was o wasze rady dotyczące pionierek i w chwili, kiedy będę niektóre czytać, będą się tutaj przewijać różne zdjęcia z pionierkowania, z tego jak ja byłam na obozach i nie tylko jak byłam na obozach, bo nie w będą to zdjęcia z obozów szczepu 1-4-5. Tak więc enjoyujcie zdjęcia w chwili, kiedy ja będę wam opowiadać różne rzeczy i czytać wasze protipy. Pierwsza rada to wziąć więcej rękawiczek roboczych niż potrzeba, bo zawsze się gubią. Faktycznie zgadzam się z tym, warto mieć rękawiczki robocze ze sobą, nawet jak po dwóch dniach się gubią, to właśnie lepiej mieć przynajmniej tą jedną parę, a jeżeli mają się zgubić, to wziąć dodatkowe. Ja jako zastępowa poza parą dla siebie brałam zawsze parę, trzy pary dodatkowe, które niekoniecznie były dla mnie, bo ja o dziwo nigdy nie zgubiłam rękawiczek, ale raczej brałam dla swoich dziewczynek. Nie stresować się od razu, jak zacznie się pionierka, że to nie wyjdzie. Dajcie sobie czas. Dokładnie, też tak uważam, nie ma co się stresować na zapas, nie ma to najmniejszego sensu. Najmniejsze szczegóły rozplanować. Tak, faktycznie, warto rozplanować każdą najmniejszą głupotę i mogę wam powiedzieć, że jak już się tak dokładnie zaplanuje tą pionierkę, to jest na przykład nagle miejsce na zrobienie stolika. I nie dość, że jest miejsce, to jest jeszcze czas, bo dokładnie zaplanowaliście pracę dzień po dniu, jak chcecie, żeby wyglądała. Prycz nie za szeroka, bo się obniża potem. Faktycznie, za szerokie prycze, kiedy są odmierzane od miarki, a nie od materaca, tak jak mówiłam wcześniej, mają tendencję do obniżania się, do zapadania itd., itd. Nie za duże gwoździe. Faktycznie, jak się użyje za dużych gwoździ do drobnych żerdek, które mają budować twoje łóżko, to żerdź pęka.
Ona pęka, rozwala się, po jakimś czasie może dojść do takiej sytuacji, że po prostu łóżko się zarwie i ktoś spadnie w nocy na sąsiada niżej albo na ziemię, więc trzeba bardzo uważać, żeby nie używać za dużych gwoździ. Nie przejmuj się tym, że ludzie się kłócą. Na pionierce tak już musi być. Okej, dobra, trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, bo zawsze można dojść do jakiegoś konsensusu, ale... no cóż... No ma rację, dziewczyna. Miejsce na kosmetyczki i ręczniki, drzewko menażkowe, miejsce na książki i dzienniczki harcerskie. No właśnie, kosmetyczki można trzymać na drewnianych półkach, ręczniki już nie. Ręczniki pamiętajcie o tym, żeby rozwieszać po każdym myciu i nie trzymać ich na półkach, bo wam zgniją. I wszelkie miejsce na książeczki i dzienniczki harcerskie i na instrumenty też są przeznaczone na drewnianych półkach. Przed obozem pokazać, jak korzystać z narzędzi, by na wyjeździe nie tracić czasu. Jeżeli macie taką możliwość, to jasne, spotkajcie się, pokażcie, jak działa piła jednoręczna, dwuręczna, czym jest siekiera, jak wbijać poprawnie gwoździe i kiedy wbijać gwoździe pod kątem, a kiedy nie. Oraz jak korzystać z łomu, bo łom też się czasem przydaje. Jeżeli macie taką możliwość, jasne, róbcie to. Pokazujcie swoim harcerzom i harcerkom, jak pracować na pionierce. Jeśli jest was mało, lepiej zrobić jednopiętrówki, są wygodniejsze i szybsze. Dokładnie, tutaj na zdjęciu teraz widzicie zdjęcie namiotu, gdzie był trzyosobowy zastęp. Dziewczyny postawiły na prostotę, zrobiły szeregowca trzyosobowego i się z tym nie bawiły. Po prostu postawiły takie łóżka. Było szybko, jest wygodnie, bo wszystko jest na dole i nie trzeba się wspinać po pionierce. No i co? Polecam, polecam jednopiętrowe, jest git. Dla nowych osób nie bać się próbować nowych rzeczy, funkcyjni są po to, żeby pomóc i nauczyć. Dokładnie tak, też się tutaj zgadzam. Tak samo świeżo upieczeni i nie tylko świeżo upieczeni. Każdy zastępowy i zastępowa powinien mieć możliwość podejścia do kadry w razie potrzeby i powiedzenia, że coś nie gra, po prostu. Tak więc nie bójcie się też podchodzić do kadry, kadra od tego jest, żeby wam pomagać. Prycze nie muszą być wysoko, lepiej żeby były bardziej w ziemi niż nad. Okej, faktycznie uważajcie, jak wysokie robicie prycze, bo przy suficie biega dużo pajączków. To tam bywa dużo pająków i chyba o to chodzi, aczkolwiek właśnie pamiętajcie o tym, że prycz nie może być też za niska, bo jak przyjedzie sanepid, to wam zrobi problem i będziecie musieli podnosić te łóżka, wybijać je i zbijać z powrotem w odpowiednim miejscu. Tak więc pamiętajcie, minimum 50 cm od ziemi. Minimum. Na pionierkę założyć ubrania, których nie będzie szkoda wyrzucić lub zniszczyć. Dokładnie tak. Mogę wam powiedzieć, że ja od mojego drugiego obozu brałam biały t-shirt, stary biały t-shirt na stary biały t-shirt na pionierkę. I dawałam wszystkim marker pod koniec pionierki ze wszystkich drużyn, jakie były na obozie i kazałam im się podpisywać na tym t-shircie, tak więc bierzcie t-shirty do zniszczenia. Tutaj podpowiedź od Jutrzenki z 337, za co bardzo dziękuję, że pamiętać, że zacioski to wspaniała rzecz. Potwierdzam, zaciosy są super. Pamiętajcie o tym, że bez zaciosa jest większa szansa, że gwóźdź nie sięgnie pionu i po prostu wyleci. Tak więc pamiętajcie o tym, wyleci nie sam gwóźdź, poleci wtedy cała pionierka, więc uważajcie na to. I tak samo kolejna podpowiedź od Jutrzenki. Pamiętajcie, że prosta pionierka to dobra pionierka. Nie trzeba na siłę kombinować. Dokładnie, tutaj też się zgadzam. Tak samo jak jedziecie na przykład na pierwszą pionierkę jako zastępowa, nie ma sensu robić nie wiadomo czego, co wygra jakieś nagrody. Niektóre drużyny robią konkurs na najlepszą, niektóre obozy, przepraszam, robią konkurs na najlepszą pionierkę. Słuchajcie, lepiej, żeby nie było problemów z budowaniem, niż żeby były problemy ze spaniem. Naprawdę. Znaczy, powinien być jakiś cytat tutaj, bo dosłownie to jest cytat życia. Że... O mój Boże, co ja zrobiłam? Przygotujcie się na bolące nogi i ręce. Najlepiej wziąć spodnie, które mogą się zniszczyć. Ja polecam jeszcze dodatkowo długie spodnie, bo czasem coś tam się upuści, coś się obsunie, obetrze, na przykład żerdka, która nagle puściła i zjechała ci po nodze. Jakbyś miał długie spodnie, to byś nie miał tego problemu, nie bolałoby tak bardzo. Tutaj podpowiedź od Jurka, który prowadził jednego z moich vlogów od połowy. Dla tych,
dla tych, co pierwszy raz koordynują, zrób taki plan, żeby cię ludzie rozumieli. I jeszcze podpowiedź ode mnie, usiądźcie razem przed budowaniem i się spytajcie, czy każdy wszystko rozumie, żeby nie było później dziwnych akcji. Polecam przygotować się psychicznie i fizycznie na cały dzień pracy. Będzie ciężko, ale potem będzie w porządku. Potwierdzam, pierwsze dni są ciężkie. Ja już wielokrotnie powtarzałam na tych filmikach tutaj u mnie na kanale, że pierwsza noc jest straszna. I nastawcie się na to, że po prostu będzie ciężko, że będzie niemiło fizycznie. A jak fizycznie coś jest niemiłe, to i psychicznie bywa niemiło. Przygotujcie się na dużo pracy, ale pamiętajcie też, że jak musicie odpocząć, to mówcie do jasnej anielki, że musicie odpocząć, a nie będziecie łazić, a później gdzieś zemdlejecie. Ja tak robiłam, nie róbcie tak. Kolejny cytat dnia. Najpierw mierz, potem tnij. Podpisuje się pod tym obiema nogami i obiema ręcyma. Weźcie ze sobą masę gumek, recepturek. Nie wiadomo, kiedy będą potrzebne i do czego. Mi się nigdy nie przydały, ale zakładam, że tutaj chodzi o wyposażenie obozowe, więc najlepiej wziąć własne linki w ZHP, bo zawsze ich brakuje i można zrobić dodatkowe rzeczy. Dokładnie. O, tutaj wam pokażę zdjęcia ze zdobnictwa obozowego z wykorzystywaniem linek pryczówek. Kiedy stawiacie prycz, tą pryczę się później wyplata sznurkiem. Ten sznurek znajdziecie w każdej składnicy harcerskiej, opisany jako linka pryczówka. Wygląda on tak, albo tak, obojętnie, znajdziecie to dosłownie wszędzie. I pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą, lepiej wziąć więcej niż mniej, z czego myślę, że 100 metrów to jest takie naprawdę bardzo dużo, więc jak będziecie mieli 100 metrów, to zadowolicie tym siebie i resztę zastępu. Oczywiście niech każdy inny też weźmie dla siebie linkę, ale jak każdy z was weźmie na łeb 100 metrów, to będzie. Nie warto robić pryczy górnych pod połami, to bardzo ciężko się tam funkcjonuje. Tak, potwierdzam. Górne prycze znajdujące się tuż pod połami, no ciężko tam funkcjonować, bo te poły się kładą, ale można zapobiec temu kładzeniu się pół na prycze. I najprostszym rozwiązaniem jest naciągać namiot. Codziennie, rano. Polecam. Wyjść na kompromis, a nie na przykład, że zastępowa chce zrobić inaczej, więc zastępowa tylko decyduje. Potwierdzam! Jeżeli macie jakieś wątpliwości, rozmawiajcie ze sobą, zastanawiajcie się wspólnie, jak coś można lepiej zrobić, a później rozmawiajcie w zdrowy sposób, tak, między sobą. O, i tutaj jest właśnie podpowiedź, dobrze napiąć namiot, zanim cokolwiek się zrobi. Ja nie napięłam i zrobiłam prycze 1,60 m. No to tak mojego wzrostu, to są dość niskie piętrowe prycze, jeżeli to był piętrowy, domyślam się, że tak. O, napisane, że 160 cm długości, myślałam, że inaczej się nie zmieści. Długości? Długości? Nie wieszajcie ubrań na namiotach, mundur był brudny, mokry i nie pachniał fiołkami. Potwierdzam, słuchajcie, można zrobić wieszaki. Można zrobić jedną żerć, na której się zawiesi wieszaki i to nie plastikowe, tylko takie puszczańskie, zrobione z drewna. Macie tutaj zdjęcie, proszę bardzo, bardzo fajna inicjatywa, polecam. Wygląda, a funkcjonuje jeszcze lepiej, więc no. Jak dla mnie to najlepiej trzymają się duże struktury, a nie pojedyncze prycze czy kombajny dla każdego. Też tak uważam. Tak jak wam pokazywałam, wszystkie pionierki, które tu narysowałam, były połączone ze sobą, to był jeden organizm, twór, który jak ktoś się będzie przekręcał na łóżku, to będzie cały twór pracował. I uważam, że to jest lepsze, ponieważ trzeba kopać mniej dołków. Półka to obowiązek w namiocie. Potwierdzam, po prostu musi być. Upewnijcie się dwa razy przed pocięciem żerdzi, że mają być takiej długości. Tutaj chyba ktoś z doświadczeniem ucięcia za krótkiej żerdzi. Ale potwierdzam, sprawdzajcie, miejcie do tego markery, zaznaczajcie wszystko markerem jak leci, żeby wam się nic nie powaliło. Działa. I się sprawdzi, będzie dobrze. O, i tutaj bardzo dużo podpowiedzi. 8 chyba podpunktów, tak. Od druhny Marii. Chyba, nie będę podawać pełnej nazwy. Podpunkt pierwszy, zrób plan wcześniej, żeby wiadomo było, co chcesz zrobić. Podpunkt drugi, nie rzucaj się z motyką na słońce. Przemyśl, aby realnie udało ci się wszystko zmieścić w czasie. Bardzo dobrze powiedziane. Nie trać czasu na przykład na czekanie, aż przestanie padać deszcz. Rób co się da, a później od tego są pałatki. Potwierdzam.
Potwierdzam, da się budować w deszczu, to nie jest żaden problem. Miejcie kurtki przeciwdeszczowe na obozie, pałatki plastikowe. Namiot też można rozstawić w deszczu. A jak go rozstawicie w deszczu, to nie będzie padać w środku, więc słuchajcie, da się budować w deszczu, nie czekajcie, aż przestanie padać deszcz, nie ma sensu. Punkt czwarty, zapytaj innych, jakie mają pomysły, wspólnie planujcie, po to masz tyle osób w zastępie, żebyś nie robił tego sam. Dokładnie, rozmawiajcie ze sobą, w kupie siła, kupy nikt nie ruszy. Podpunkt piąty, wczuj się w fabułę obrzędowość, zaplanuj fabularnie gniazdo lub podobóz. Dokładnie, polecam. I tak jak już pokazywałam, tutaj macie różne ozdoby nawiązujące do fabuły bądź obrzędowości, które są przyszykowane, niektóre były przyszykowane wcześniej w domu, a niektóre już na miejscu, słuchajcie, niektórzy tutaj na przykład wypalarkę do drewna wzięto na obóz normalnie, tak więc słuchajcie, działa, da się zrobić, wszystko super, a później podobóz wygląda pięknie. Podpunkt szósty, miej dużo słodyczy i jedzenia na poprawę morali. Tak, potwierdzam, w trakcie pracy schodzi dużo cukru i nie mówię, nie mówię tego jako osoba, która ma problemy z cukrem, tylko ogólnie, po prostu człowiek jest głodny jak pracuje, tak więc pamiętajcie o tym, żeby mieć dużo jedzenia. Podpunkt siódmy, nie porównuj się do innych zastępów i nie zniechęcaj się niepowodzeniami. Morale. Dokładnie, słuchajcie, nie porównujemy się do nikogo, wy jesteście sobą i pracujecie tylko na siebie. Jest, dokładnie tak. Mam bekę z tego, co robię tą ręką. Okej, i to chyba są wszystkie rady od Was. I tym samym sposobem kończymy odcinek. Jeżeli coś było niejasne, dawajcie znać, piszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem na każdy komentarz. I widzimy się w kolejnym ekazecie, w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, czuwajcie w uśmiechu.